To ja zgłaszam wszystkim, że jeżeli ktoś jest wyższy niż 1,86 m, to może być z tyłu trochę cienką, no ale zawsze można się na boki przesiąść, jeśli się jedzie w 3 osoby. Ale z tyłu można położyć fotela. Tak, bardzo fotele. Fajna opcja. Jest regulacja foteli. Tak, te są bardzo fajne. No i mimo wszystko te z tyłu też są wygodne. No, szyberdach, tego mi brakuje w CRV-ce. Zdecydowanie. Tam jest tylko panoramiczny dach. No tutaj brakuje ci mocy. W porównaniu do CRV-ki. Jest... Gdyby był diesel, tutaj staliśmy model benzynowy. Ale ja wierzę osobiście w jednostkę diesla w tym modelu. 1.5, benzyna, no. 130 koni. Jeżeli włączy się na tryb sport i używa manetek, łopatek, to wtedy idzie. Idzie? Wtedy można współpracować. Pamiętaj zmieniać biegi. A tutaj się nie zmienia samo? Nie, samo się nie zmienia. Nie zmienia się. Jak włączasz sport, to włączasz sam. No, to nie jest to. Też przyzwyczaiłem się przez te ostatnie dni do CRV-ki. Tam jest zupełnie inna skrzynia biegów, dlatego takie przyzwyczajenie po prostu, nie? Tu masz więcej bajerów. System ostrzegania przed kolizją, system ostrzegania przed niespodziewaną zmianą pasa ruchu. Kontrola trakcji, możesz włączyć, wyłączyć, jak no, wolisz. To faktycznie. Honda HR-V jest dla młodego człowieka, które lubi, ceni sobie design i rzeczywiście wygląda ładnie. Ale i... czy dla młodego człowieka nie jest ważna moc? No co jak co, ludzie w takim wieku lubią szpanować i lubią, jak auto ma przyspieszenie. Ale gdzie w mieście będziesz tak przyspieszał? Chyba, że po nocy. No, a kto powiedział, że w mieście mam jeździć? No to? Tak, wiesz. Ale no, gdzie indziej ja to miasto, na przykład nie mam czasu. Gdzie indziej ten samochód się nie nadaje, tak? Po zawieszeniu stwierdziliśmy, że samochód ten nadaje się bardzo dobrze do miasta. Wszelkie nierówności w asfalcie, studzienki, tego nie czuć. Ale jakieś większe dziury, o czym można się przekonać w materiale, no to już cienko z tym samochodem. Zdecydowanie, no. Człowiek się boi, jak jedzie już po tych wybojach, że coś się uszkodzi, coś tutaj jednak... To jest kwestia, że to zawieszenie aż tak bardzo nie pracuje. Mhm, to jest prawda. Ale ilość elektroniki upakowanej tutaj, to jest naprawdę majstersztyk. Ilość przycisków. Tak. Ja do tej pory, jak jeżdżę nią 2-3 dni, jeszcze nie ogarnęłam, do czego są te wszystkie przyciski. Ja ci powiem, jeszcze w CRV jest troszkę ich więcej. Mhm. Natomiast no rzeczywiście jest. I po lewej, i po prawej stronie są. Jest to podgrzewanie jest... siedzeń. Tak, to jest to zaleta w zimie, zdecydowanie. To jest najlepsze. Ja lubię, także zawsze sobie podgrzewam. Wyjście HDMI, wyjście USB, także... No właśnie, ale zastanówmy się nad tym HDMI. Wytestowaliśmy to, podłączyliśmy laptop i jaki efekt... Jaki to ma sens? Właśnie, jaki to ma sens, bo to jest takie dziwne. Podłącza się laptop, no które dziecko może na kolanach mieć i jest tak samo wygodnie, bo jeszcze większy ekran ma, a podłączyć mu ten laptop tutaj, ustawić, nie wiem, z przodu, i kazać dziecku oglądać na ekranie, to jest takie... Też ten samochód jest bardzo, bardzo bezpieczny. System ostrzegania przed kolizją, właśnie to, co opowiadałam. Jak jedziesz, to ci wszystko pika. I tak non stop. I możesz to wyłączyć. No mi się tu właśnie podoba w ogóle, że ekran jest skierowany w moją stronę. To może teraz to... Jest to jest dobra. Teraz bez znaczenia, ale jak słońce wyjdzie, i jednak tutaj jest też panoramiczny dach, no to wtedy może być nieprzyjemnie, jak jest prosto ekran, a tutaj... Może być to zaleta. Konsolę możesz obsługiwać bez pochylania się nad nią. Dokładnie. Specjalnie, jak chcesz. Zobacz, czy sięgasz, ponieważ kolega miał problemy z sięganiem. Bez jak problemu. Wygodną pozycję za kierownicą. Bez problemu, mi jest bardzo wygodnie, chociaż zwykle siedzę dalej. Rzeczywiście przesunąłem się trochę blisko. No właśnie. No to jest, jest chwilę oddalone. Za daleko. Tak, to fakt. Centymetr, dwa jednak bliżej. To sięgnąć. Ale też ona ma fajnie, bo nie ma tak rozbudowanej tej deski rozdzielczej. Ten samochód się wydaje wielki, no ale czy on jest wielki? Naprawdę łatwo nim zaparkować. Naprawdę nie, on łatwo nie jest wielki. Go ogarnąć jest... w mieście, i, a wydaje się masywny. Jak jechałam samochodem przed nim, to w lusterku wstecznym robił na mnie wrażenie. To jest crossover, typowy właśnie to jest... samochód do miasta. To jest coś takiego jak takie Audi Q3. Takie... Nie za duże, takie mniejsze, no po prostu. Zakupy się zmieszczą. Pojedziesz z dziewczyną, z żoną na zakupy, zmieszczą się. Dokładnie.
To jest najważniejsze. Dzieci też się zmieszczą na wyższy chodnik w podjęcie. No z tym wyższym chodnikiem to ja bym nie przesadzała. Ja wczoraj miałam problemy. Inni studenci. No właśnie, to jest dobre. Mówiłam, że ci pika. Ale tak. To zaczyna być denerwujące w pewnym momencie. Ale tutaj w ogóle nie było zagrożenia, tak? To no było, nie było. Odstęp był taki, on lekko hamował, nie wiem. Też ten czujnik zjeżdżania z pasa włącza się w momencie, kiedy najeżdżasz na linię przerywaną, jeżeli chcesz czasami. To się włącza. Czasami przez przejazd przez zebrę też się włącza. Tak. Nie, nie jest włączony. Włączony. System zmiany pasowej. Okej. Okay. Także włączone? Czasami się to tak... No nie wiem, no nic. Teraz się w ogóle nie uruchamia. No nie wiem, włączyłem go, jest pokazane, ja się że jest pierwszy włączone. Raz, jak mi coś a dobra, zmienię pas bez kierunkowskazu. Ale no i... funkcja wczesnego no ostrzegania akurat nic. Wydaje mi się, że jest to dobra funkcja, w szczególności nie, dla osób dobra starszych, aby jednak zaczął im pikać i żeby oni dali pohamujący. Ale czy osoba starsza kupi impuls sobie taki samochód? Tak, to jest... Po pierwsze nie będzie jej na to stać. To jest jedno. To zależy wszystko od wieku i jednak, jeżeli mówi się samochód młodzieżowy, tak, to on może odmłodzić trochę tą osobę, bym nawet powiedział. Jeśli patrząc to tak. Jak tak patrzysz, okej, okay, masz swój punkt widzenia. Nie, według mnie osoby starsze mogą się przerazić trochę tego auta. Elektronika, pod względem, tak, no, za dużo elektroniki, także to jest dla młodych auto. Nie można powiedzieć o nim, że jest złe. Bo ja bym tego tak nie sklasyfikowała i jak 3 dni nim jeżdżę, tak... Szybko mi to minęło i nie chcę jej oddawać. Ja to samo mam z CRV, nie chcę oddawać, bo one są dobrze wykonane. Tak porównując inne auta w tej cenie, no to naprawdę to jest porządnie wysoka zrobione. Półka, no. Tak. No, dają radę bez problemu i naprawdę nie chcę jej oddawać, mimo tego, że właśnie no, tej mocy troszkę brakuje. Jedyny minus, czy mogłabyś może jeszcze coś wskazać przez ostatnie dni? Oprócz tego, no, że nawigacja mi się czasami gubi. O, to samo zauważyłem w CRV. Garmin się gubi czasami, ale to i tak zresztą jeździłam na Janosiku. Wczoraj w ogóle mi się ściął. Na 15 minut nie mogłem nic zrobić. A nie, to... Czarny ekran, resetowałem, ale nic. No ja i sobie od razu łączę Bluetooth, telefon, muzykę odpalam, także mój samochód już jest. Oprócz tej mocy, nie. Większych minusów naprawdę nie mam. Nie, ten ekon muszę wyłączyć, bo to jest takie niefajne. No to ten tryb, szczerze powiedziawszy, fajne jak się chce no spokojnie jechać, ale... Widzę? No, wydaje słabsza mi się, że słabiej wtedy ten się zbiera. W eko, a jak ze spalaniem? Czy jest widoczna różnica w trybie eko i bez eko? Mi się wydaje, że trzeba jeździć nim cały dzień praktycznie bez jednego trybu, a później cały dzień na trybie w podobnych warunkach, żeby to zauważyć. No, czy jedyne co odczuwamy z trybem eko, to dynamikę samochodu. A jak ogólne spalanie? Ogólne spalanie jest... 8-9. No, dwoita. No, tak, na taki samochód auto, ok. Wiadomo, to benzyna że jest. Silnik 1,5, no to nie będzie ci spalał jakoś bardzo, bardzo dużo. No, ale 9 litrów to jest taka miara, którą możemy zaakceptować.